Cześć! Dzisiaj witam Was z samego serca wileńskiego Jarmarku Kadziukowego. I właśnie tak, do tej pory każdego roku spotykaliśmy wiosnę. Jednak w tym roku nasze umysły zawładnął temat wojny na Ukrainie i dlatego w naszym programie także nie zabraknie ukraińskich akcentów. Opowiemy o wsparciu litewskich artystów dla Ukrainy. Zajrzymy na wileńskie targi książki oraz wybierzemy się na wystawę barokowych rzeźb ze Lwowa. Oczy całego demokratycznego świata skierowane są w kierunku Ukrainy. Kraje nakładają sankcje na Rosję, dostarczają broń walczącym Ukraińcom, a ludzie całego świata solidaryzują się z ofiarami i zbierają pieniądze, dary i pomoc humanitarną. Jedną z takich akcji zorganizowali także litewscy muzycy. Agnieszka wybrała się na ich koncert Sława Ukrainii. Podczas gdy na Ukrainie toczy się wojna, mieszkańcy Litwy uczestniczą w wielu inicjatywach wspierających ten kraj. Jedną z nich był koncert charytatywny w jednym z popularnych wileńskich klubów. Powstał pomysł o zorganizowaniu tego wydarzenia. Początkowo na liście uczestników były dwa zespoły, ale w ciągu weekendu lista znacznie się wydłużyła i stworzyliśmy coś w rodzaju jednodniowego festiwalu. Bardzo się cieszę, że aż tylu muzyków zgodziło się na udział w naszym przedsięwzięciu. Naszym celem jest przede wszystkim pokazanie i wsparcie organizacji, które pomagają Ukrainie, takich jak Organizacja Niebiesko-Żółta, Czerwony Krzyż, Bank Żywności, Meistobankas, Stiprus Kartu i inne. Kilka dni temu załadowano 50 ciężarówek ubrań, które pojechały w strefę wojny. Jak oceniasz takie inicjatywy i samych mieszkańców naszego kraju? To nie tylko Litwini tak się jednoczą. W obecnej sytuacji i Polska, i inne kraje pokazują swoje ogromne wsparcie. Pomagają jak mogą, czy to odzieżą, czy jedzeniem, czy zapewnieniem dachu nad głową uchodźcom. To bardzo cieszy, że ludzie stają się braćmi. Zjednoczyli się również litewscy artyści. W wileńskim klubie występy trwały nieprzerwanie przez 9 godzin. Na Ukrainie mam wielu przyjaciół. Często występowaliśmy w Kijowie, więc ostatnio dużo pisałem i dzwoniłem do nich. To ludzie bardzo silni duchem. Oczywiście bardzo się niepokoją. Widzą, że dzieje się najstraszniejsze rzeczy, ale pozostają spokojni. Mocno wierzą w swoje zwycięstwo, bo bronią swojej ziemi. Wychodząc na scenę mówią, że najważniejsze są wiara, nadzieja, miłość i wolność. Nie wyobrażam sobie, co to znaczy żyć bez wolności. Dla mnie jest ona wszystkim. Urodziłam się w wolnym kraju. Trudno sobie wyobrazić, jak teraz czują się mieszkańcy Ukrainy. Dlatego wspieramy ich i będziemy to robić do końca, ile będzie trzeba. A wspólnie możemy wiele, dlatego w taki sposób dziś ich wspieramy. Co dla Ciebie oznacza uczestnictwo w takim koncercie? Najważniejsze są wsparcie i otucha. To możemy teraz zrobić. Połowa mojej rodziny ma słowiańską krew. Ukraina jest czymś bliskim, chociaż nie mam tam przyjaciół. Zaśpiewaliśmy ukraińską piosenkę ludową, która opowiada piękną historię dwóch ptaków, z których jednego zabija myśliwy. Ptak mówi, że nie trzeba mu niczego na świecie, bo stracił ukochaną. Ta piosenka ubiera w słowa te uczucia, które teraz przeżywamy. Bo budynki i mosty można odbudować, ale ludzi nie. Którzy zginęli podczas tej wojny, już nie zwrócisz. Jako prowadzący ze sceny cały czas przypominamy o datkach, które zbieramy na rzecz organizacji pomagających, jak również zachęcamy do wolontariatu w tych organizacjach. Jest kogo zachęcać, przyszła masa ludzi. A lista artystów zwiększała się błyskawicznie. Tak, to coś niesamowitego. Obserwowaliśmy parę dni przed koncertem, jak rośnie lista wykonawców i widzów. I teraz widzimy to na żywo. Mieszkańcy Litwy, razem jesteśmy wielcy. Możemy nie tylko wspierać się nawzajem, ale też wesprzeć naszych braci i siostry na Ukrainie. Dziękujemy bardzo. Ponad 20 wykonawców, tysiące widzów w środku i podobne liczby na zewnątrz. Litwa wspiera Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby. Temat Ukrainy był także obecny na wileńskich targach książki, które odbyły się w miniony weekend. Podczas 22 edycji tego wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusjach, spotkać się z ulubionymi autorami czy poznać nowości wydawnicze. Agnieszka właśnie sprawdziła, na jakie polskie akcenty mogli liczyć czytelnicy. Kolorowe stędy, prezentacje książek, warsztaty dla dzieci i dorosłych, różnego rodzaju instalacje już po raz 22 przyciągnęły tłumy odwiedzających do wileńskiego Centrum Wystawienniczego Litexpo na targi książki. Nie zabrakło interesujących polskich akcentów.
W jednej z sal odbyła się prezentacja przekładów trzech dzieł jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Czesława Miłosza, na język litewski. Tłumaczem dwóch z nich, traktatu poetyckiego i tomiku 31 wierszy, jest Tomasz Węslowa. Wybieram wiersze, które mi się najbardziej podobają i które grały także w moim życiu często pewną rolę. To jest Mittelbergheim, to jest Campo di Fiori, a ostatni wiersz z późnego Miłosza nazywa się 90-letni poeta, podpisuje swoje książki. No mam prawie tyle lat już i też dzisiaj będę podpisywał książki. Spytany o to, co jest największym wyzwaniem podczas tłumaczenia poezji noblisty, Tomasz Węslowa odpowiedział. Przekazać werlibry tak, żeby to pozostało wierszem, nie okazało się taką kiepską prozą. U Miłosza to się zawsze udaje. W przekładzie może się udać, może się nie udać. Trzecią książką zaprezentowaną na targach była pierwsza powieść Miłosza, Zdobycie władzy, w przekładzie Witasa Dyksznisa. Ta powieść mówi bardzo aktualnie właśnie o zetknięciu z władzą totalitarną i o tym czasie, który był bardzo skomplikowany, traumatyczny dla Litwy, jak również dla Polski. I z tej powieści właśnie Zdobycie władzy można porównać tą problematykę pamięci historycznej. Czy książka Zdobycie władzy cieszy się zainteresowaniem wśród kupujących? Tak, w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej książka cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem już od pierwszego dnia targów. Choć większość czytelników szuka czegoś lżejszego, to w przypadku tej książki Miłosz jest również lekkim pisarzem. To powieść, którą można połknąć w jeden wieczór, która cię pochłania i sprawia, że zastanawiasz się nad swoim zachowaniem w sytuacji zagrożenia. Powstanie warszawskie, młodość, różnice poglądów politycznych i konieczność dostosowania się do tego, co się dzieje. Zdobycie władzy to bestseller wśród naszych nowości na targach. Kolejnym polskim akcentem imprezy była wystawa prac oraz prezentacja trzech książek dla dzieci polskiego ilustratora Piotra Sochy. No tak, no dzisiaj jakby ilustrator rywalizuje troszkę z nowymi mediami. No dzisiaj dzieci mają tak wiele różnych atrakcji, multimedia, tablety, internet, gry komputerowe i wydawcy książek muszą się bardzo starać, żeby przykuć uwagę dzieci. Piotr Socha zaprezentował czytelnikom swoje książki Drzewa, Pszczoły i najnowszą Brud, cuchnąca historia higieny. Każda z książek powstawała ponad 2 lata. Zawiera setki ilustracji oraz mnóstwo faktów historycznych i ciekawostek etymologicznych dotyczących tematów książki. Tegoroczne 4-dniowe targi odwiedziły 33 tysiące miłośników książek. W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich można oglądać wystawę rzeźb zatytułowaną Mistyka rzeźby barokowej. Jan Jerzy Pincel i inni twórcy lwowscy XVIII wieku. Witam serdecznie. Witam. Skąd przyjechała ta wystawa do Wilna? Wystawa przyjechała z Lwowskiej Narodowej Galerii imienia Borysa Woźnickiego. To jest takie dosyć bogate zbiory w Lwowie, które się zachowały, przetrwały wszystkie kataklizmy, wszystkie wojny. No i dzisiaj mają naprawdę wielką kolekcję rzeźb. Dlaczego ta wystawa jest tak szczególną wystawą? Po raz pierwszy na Litwie tutaj możemy obejrzeć rzeźbę takiego rzeźbiarza późnego baroko, Johanna Georga Pinzla. Pinzel jest naprawdę wyjątkowy w tym, że stworzył taki swoisty styl, o którym mówi się, że swoisty styl rzeźbiarski ze Lwowa, dla którego są bardzo charakterystyczne draperie, emocje w tej rzeźbie występują. To jest rzeźba z połowy XVIII wieku i tak naprawdę jest bardzo krucha i bardzo rzadko kiedy opuszcza galerię lwowską, więc to jest chyba trzecie, czy nawet tylko być może czwarte miejsce, kiedy Pinzel w ogóle wyjeżdża ze Lwowa. Jaka jest struktura tej wystawy? Kiedy tworzyliśmy strukturę i całą koncepcję wystawy, zachowaliśmy się jak sam Pinzel. On tworzył w wieku XVIII i z zasady nie przestrzegał kanonów sztuki tego czasu. Cechy anatomiczne człowieka przedstawiał tak, aby jak najbardziej wyrazić dramatyzm w swoich rzeźbach.
My, tak jak Pinzel, nie przestrzegaliśmy chronologii czy też zasad podziału tematycznego, co rzadko się zdarza na naszych wystawach. W pierwszej sali są eksponowane rzeźby nieznanego autora z najwcześniejszego okresu epoki Pinzla. Nie są to jeszcze rzeźby stricte szkoły pinzlowskiej. W następnej sali zobaczymy cztery rzeźby, które są już z okresu postpinclowskiego. Ta rzeźba jest jeszcze inna. Ona jest bardziej płaska, fałdy nie są tak głębokie, linie figury także nie są aż tak mocno wygięte na kształt litery S. Na drugim piętrze wystawy możemy już zapoznać się z pracami okresu pinclowskiego. Są tu prezentowane rzeźby jego uczniów, naśladowców czy współtwórców. Natomiast w ostatniej sali znajdują się prace samego Pinzla. Jak już mówiłam, w tej sali są eksponowane prace trzech głównych twórców ze środowiska Pinzla. Franciszka Oleńskiego, Antoniego Osińskiego i Jana Obrockiego. Głębokie fałdy, mocne rysy twarzy, podkreślony nos, oczy, wszystko to jest typowe dla Pinzla i reprezentuje ten prawdziwy późny barok lwowski. Bardzo Pani dziękuję za oprowadzenie po tak wspaniałej wystawie. Dziękuję. A my sprawdźmy, jakie wydarzenia kulturalne czekają na nas w najbliższym tygodniu. Wileński Klub Muzyczny Tamsta zaprasza na koncert Solidarności z Ukrainą. 8 marca wystąpią m.in. Baltasis Kiras, Baltos Varnos, Gytis Ambrazevičius i Grupė. Wszystkie pieniądze zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane organizacji wspierających Ukraińców Blue Yellow. Początek koncertu o godzinie 19. Również 8 marca Polski Teatr Studio w Wilnie przygotował kolejne wydarzenie na rzecz wsparcia Ukrainy. Będzie to monodram Nieznana, poświęcony postaci Marilyn Monroe, w którą wciela się Justyna Stankiewicz. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz Ukraińskiego Teatru Dramatycznego imienia Marii Zańkowieckiej oraz na cele i potrzeby Ukrainy. Spektakl Nieznana odbędzie się w Centrum Kultury w Nowej Wilejce o godzinie 19. W Muzeum Wilna można oglądać wystawę poświęconą legendarnej ulicy Niemieckiej. Uważana za ofiarę radzieckiego socrealizmu w architekturze, stanowiła ważną część Starego Miasta, a w czasach II wojny światowej oddzielała małe i duże getto. Na wystawie można zobaczyć m.in. stare zdjęcia ukazujące, jak przez dziesięciolecia zmieniał się wygląd ulicy i jej funkcję. Ekspozycja będzie czynna do 3 lipca. Każdego marca w Wilnie jest jedno z najbardziej lubianych świąt każdego Wilniuka. To jest odpust świętego Kazimierza. Wtedy z każdym Kazim i Kaziukiem świętuje całe miasto, a dla nich przygrywa kapela wilińska. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Jak długo koncertujecie? W następnym roku 35 lat będzie. Czy ten folklor taki kapel podwórkowych, czy jest bogaty w Wilnie, tak samo bogaty jak we Lwowie i na przykład w Warszawie? No niestety, Wilno nie miało takich kapel w ogóle, tak w zasadzie. Lwów był bogaty w kapele różne podwórkowe, była mandynolistów kapela, także... Hurdana. No to raczej przyjeżdżało dużo z Polski również. I śpiewali w ogóle w Wilnie bardzo, bardziej takie ogólnopolskie piosenki. Mój dziadek jest Kazimierzem, my zawsze mieliśmy te kazikowe piosenki, to te, jakie są moje, jedne z najbardziej ulubionych. A jakie ulubione piosenki są wasze? Najchętniej zespół śpiewa to, co oczekują od niego. Wielkie hity nasze, czyli tango kulikowe. Старовілінські уліці. Так, Старовілінські уліці. Марися, ти ж мой рай. Ой, обов'язково Марися, ти ж мой рай. Но, там Франек з Лосівки, там так якось... Кадюкова полька. Кадюкова полька, то раз. А я яде на комбайні. Раз, ну і оце, а я яде на комбайні, ну без того теж. Популярне. Але то в іншості са ваші власні утвори, не такі утвори з фольклору, такого місцевого Вільна. Так, припустимо, Танга Кулікова, то са стара, предвоєнна, якщо навіть пісенка. Були слова, і кіди І, власне, от виходить, що в часі... Андрусовський танк. Андрусовська на музика, так, а перероблена через Вільнюків. Не через нас, а в тамте часи є. Народна танка Кулікова. Jesteście znani nie tylko u nas w Wilnie i w kraju, także poza granicami, szczególnie w Polsce. Jak daleko żeście zawędrowali? Najbardziej do Polski lubimy jeździć, bo tam nas najbardziej lubią, znają. Szczególnie północna Polska, bo tam Wilniuków jest dużo. W 91 roku, tak? Chyba tak. Do Austrii, do Wiednia, w Wiednie graliśmy na Andrzejki. A w Polsce? W Paryżu, w Sztokholmie. W Polsce to raczej lżej chyba wymienić, gdzie jeszcze kapela nie była, w jakim mieście. Tak, w Lwowie graliśmy 2 razy w Teatrze Skarbka. Tak.
i tam pierwszy mieliśmy, zrobiliśmy specjalnie lwowski program. Nasza nas pouczyła tej mowy lwowiaków Bożena Barska, Rafałska Świętej Pamięci. Jeszcze mówili, że przyjechali Wilniuki uczyć lwowiaków po lwowsku śpiewać. A czy styl muzyki w jakiś sposób się zmienia? A styl właśnie to fenomen kapeli polega na tym, że przez tyle lat kapele grają, ona ciągle brzmi tak samo, ciągle brzmi autentycznie i takie wrażenie, że czym dalej, tym ucho człowieka jest, pragnie tych dźwięków takich naturalnych. Czwarty marca to jest odpust świętego Kazimierza, to są imieniny Kazi i Kazimierza. Może byśmy w jakiś sposób pozdrowili ich muzycznie? Szczególnie Kazika Sudujko. O. Przyjaciel Kazik, mam jednego Kazika. Polskie masz jest warsomy, miejski nasz Kaziuk. Kupujcie Kazika Ziuki. Wyrnikowe serca, górce wina szkuci. Kaziuk to świetna okazja, aby kupić jakiś prezent, na przykład na Dzień Kobiet. Ale można spróbować go zrobić także z kamyków samemu. Nie odrzucaj kamieni, którymi w ciebie rzucają. Zbierz je wszystkie i zbuduj z nich imperium. Dziś o sztuce z kamuszków rozmawiamy z Liną Daugeleite. Cześć, Lino. Cześć. Przez wiele lat byłaś dziennikarką, między innymi sportową. Rozumiem, że w twoim życiu wiele się zmieniło, skoro teraz tu na twoim stole widzimy takie piękne rękodzieła. Tak, w pewnym momencie zrozumiałam, że chcę zmienić swoje życie i odeszłam z pracy. A gdy usiadłam i zaczęłam myśleć, co mogę robić dalej, przypomniałam sobie, że mam mnóstwo kamyków, które zawsze wędrowały z morza do moich kieszeni. I tak zaczęły się rodzić te obrazki. Czasem mam pomysł w głowie i próbuję go ułożyć z kamyków, a czasem same kamuszki układają się w obraz. Niedawno na twoim profilu internetowym widziałam fajne obrazki walentynkowe. Masz je na każdą okazję. A tu za twoimi plecami widzę obrazek weselny. Nazwałam go Ten Dzień, więc może oznaczać dzień ślubu, zaręczyn czy początku miłości. Każdy może go interpretować na swój sposób. Zajęłam się tym rodzajem sztuki prawie rok temu. Swój projekt nazwałaś Ballady Kamuszków. Dlaczego? Te kamyki rozmawiają, śpiewają, opowiadają historię niczym ballady. Tu jakaś postać trzyma filiżankę kawy. W nocy czy w dzień? Symbolizuje to czas dla siebie. Często zapominamy, że go potrzebujemy, bo tylko wtedy wracamy do własnego ja i robimy, co chcemy. Oprócz kamyków na obrazkach widzimy też gałązki lawendy, jakieś inne elementy. Czasem też rysujesz. Od dziecka chciałam być artystką, ale nie chodziłam do żadnej szkoły plastycznej. Dopiero jako dorosła osoba przez rok uczyłam się sztuki akwareli. Uwielbiam przyrodę. Gdy podczas spaceru widzę piękną szyszkę, nie mogę jej nie zabrać do domu. Lawenda rośnie u mnie na wsi, więc ją ścielam, bo bardzo mi pasuje do obrazków. To jest twoja najnowsza praca. Jak się nazywa? Wiosna. To kobieta, która idzie i wdycha pełną piersią wiosenne powietrze. A na tym obrazku czuło zrobiłam z akwareli. To pierwsza taka próba. Zbliża się 8 marca. Może stworzymy dziś coś z tej okazji? Taki miły prezent dla kobiet. Mam tu kamyki. Możemy spróbować coś ułożyć. Czy najpierw układasz, a dopiero później przyklejasz? Tak, lubię ułożony obrazek zostawić na jakiś czas. Czasem lepiej mnie natchnienie i coś jeszcze zmienią. O, już widzę chłopaka z plecakiem. Tak, i dziewczynę z kokardą. Fajnie, że kamyki są różnych kolorów i kształtów. Możemy tej parce dodać podstawę pod nogi albo usłać ich drogę kwiatami. W związku z tym, że to na Dzień Kobiet, wybierzmy kwiaty. Dobrze, zamiast tulipanów damy lawendę. Możemy też zrobić im dach nad głową. Od miłości szkolnej do życia rodzinnego, jeden krok. Te kamyki to cała filozofia. I teraz już rozumiem, dlaczego nazwałaś to balladami kamuszków. One rzeczywiście opowiadają historię. Dzięki za rozmowę i za taką fajną lekcję. Dziękuję. Z okazji 8 marca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenie dla wszystkich kobiet. Bez was ten świat nie miałby kolorów. Mam nadzieję, że już w najszybszym czasie Ukraińcy także będą mogli cieszyć się tymi kolorami. Do zobaczenia za tydzień.